Siemanko, tutaj Wicio. Dawno nie nagrywałem z ręki, a przed nami kolejne POV foto. Zaczynamy. Wow. No, teraz lepiej, ale tu nie będziemy wchodzić. Zmiana. No to zaczynamy. Dobra, zatem moi drodzy, zaczynamy. Dzisiaj sobie wzięliśmy na warsztat 85-1.4. Jeszcze takim obiektywem nie szociłem, także spróbujemy jak to działa. No na razie zaczynamy od rozgrzewki. Zapraszam. Lecimy dalej. Rozgrzewka jest ważna, bo wtedy później możemy sobie zacząć łapać kadry takie lepsze, no ale jak to ze wszystkim, trzeba się rozgrzać. Dobra, dzisiaj postaram się wam zrobić coś takiego, że będzie praktycznie samo mięso, bez jakiegoś większego tam chrzanienia się i bez zbędnych głupot, także lecimy. Oh yeah. Nie wiem, czy wy widzicie, ale tutaj jest taki fajny spocik, bo muszę sobie kogoś upolować. O, tutaj właśnie, tylko najlepiej, żeby tak nikogo więcej nie było. Zaraz sobie zobaczymy, okej. Okay. Niby gotowy. Poczekamy tylko, jak się ktoś pojawi, to go zaraz z karatu szczelimy. Zobaczymy. Ciekawe, czy wyszło. No, prawie. Tutaj mamy kolejną osobę. Spróbujmy karatać. O, tak. Tak właśnie, o, żeby było na czysto. Ui, go, go, go. Jest, mamy. Zobaczmy. To jest fajnie, bo jest tak dwa plany są, o. Dobrze, mamy. Dobra, no, dobra, dmuchnij. Przybliż się do tego i dmuchnij, tak pod światło szczelę. Jeszcze jeden szocik. Nie wiem, czy to jest spoko. O, patrz. Ta-dam. Tutaj taki trochę rzeszowski Hong Kong. Kurde, znowu ISO. Muszę sobie podbić. Dobrze, jest git. Dobra, tutaj mamy taki rzeszowski Hong Kong. Trochę, zobaczymy. O, pach, uszczelimy pociszkę. Dobra, mamy. No kurde, kto by się spodziewał, tutaj tak ciemno, a wygląda to całkiem fajnie. Czyli gdzieś mi tu przed chwilą taka flara ładnie błysła. O. Zobaczymy. To jest taki szocik. Tam w tle stoi Dominik, zrobimy teraz takiego, tylko zmienimy sobie teraz ciach, ustawienia autofokuska. Tak, damy sobie na... O, na to sobie damy. Dobra, teraz sobie zrobimy, o tak. O. Dobra, postaramy się go ustrzelić na takiego trochę minimala. Może trochę jaśniej. Będzie bardziej kontrastował, o. Czekamy, bo teraz tam ktoś idzie. O, staramy się na środeczek. O, pach. Mamy typa. Nie wiem, czy wy go tam widzicie, ale na zdjęciu na pewno zobaczycie. O kurde. Co? Za długa, no. Się tu. A weź teraz spróbuj. Ale to dalej jest kurde źle. Nie wiem, co ja tu. O, o właśnie stary, o. A chodź tu trochę bliżej. No. Trochę dał, żebyście widzieli. O, stary gość, co siedzi elegancko. Czekaj, muszę sobie ekspozycję złapać. Czekaj, siedź na chwilę. Siedź na chwilę. Stary, popie, to fota, to amen. Dobra. No, o, to jest jakiś taki minimal. Pak, mamy. Co
by to było za szacenie, jakbym sobie nie strzelił zdjęcia parkometru. Co? Mówię, co by to było za szacenie, jakbym sobie nie strzelił, kurde, zdjęcie parkometru. Ale strzelę sobie, bo lubię. O. A na 85 strzy nie miałem, no to mam elo. Tak. No. Tak, będzie ładnie. O. Co, foty wykombinował. Standardowo trochę abstrakcji musi być. Tak? Nie, mówię do siebie, że trochę abstrakcji musi być. Oh yeah. Ale w ogóle ta 85 to strasznie fajnie to rozmywa. Kurde, ja to czuję, że ja robię się. Czasami trochę trzeba nie szablonowo, ale... Wow. Ale też fajnie to wygląda. Kolejna abstrakcja by Van Dorsen. Yeah. Kolejna abstrakcja. Dzisiaj mam sojawkę na abstrakcję, bo ta 85 tak ładnie kompresuje, że ojej. Dobra, teraz tu cię uszczelę, dziodu. Mosz. Ej, kurde, nie wiem jak to działa, ale każde zdjęcie na 85 jest fajne. Ja w sumie nie muszę umieć zrobić zdjęć, wystarczy zapnąć 85 i będzie spoko, nie? No. Nagrywamy, o właśnie, teraz coś takiego, to trochę pozowane street photo, ale to się chyba nic nie dzieje, wybaczą nam. Pach. O kurde, jak ta 85 rysuje. O. Będzie jedyne zdjęcie horyzontalne na tym całym filmie, o. Pach, dziękuję. Dziękuję, to było to. O, o właśnie, o, zajebiście, no. Czekaj. Spróbujemy tak? Tylko tu mi się za dużo przestrzeni robi dziwnej. O tak. Ej, spoko. Mamy akurat dobry spocik. Tylko teraz właśnie musimy sobie o tak ustrzelić. O, jej. Ja się będę podniecał cały czas. Czekaj, muszę teraz trochę, może trochę niżej, zobaczymy. Nie wiem jak to będzie wyglądać tak naprawdę. Ale stąd, kurde. Podoba mi się do diabła. Charak. Fajnie, bo się kolory mieszają. Dobra, dzięki. A bo czekaj, o właśnie, o tutaj są jakieś kolory. No, albo czekaj, kurde. Bo tu ciasno, to jest dziadostwo. O, dobra, spróbujemy tak. O, teraz dmuchaj, no. O właśnie, bo tu, o, mamy jakieś kolory, dobra. Robię z pociągiem, tak bliziutko, ale spoko. O, całkiem. No. Zaraz próbuję to Dominikowi uszczelić, ale coś, czekaj, muszę go przełączyć na manuala, bo... Oje, ale kurde. Oje. Czekaj, teraz zobaczę go na... O tak. O, ale żeśmy ci strzelili fotę. Tutaj taki prosty szocik. Nic specjalnego, ale mamy, o, Rzeszów Główny. O, jest. Mamy. A weź teraz tak na przykład, wiesz, tak sobie, o tak klęknij, nie? Bo tak to, o właśnie, o coś takiego, o właśnie, o pozycja na polującego fotografa. Ideolo, wyglądasz stary miodnie. Bardzo, ale jest. O, tutaj też klasycznie. O, pach. Symetria, standardzik, nothing special, ale ja się jaram. O, piękny taki szocik, klasyczny, ładny, ogólnie symetryczny, o, harat, tak jak lubimy, pach, pach, pach. O, jeszcze jednego strzelę, o, bo mogę. Chcesz odwiedzić? Nie, ale blisko. Jeszcze dwa zdjęcia. Czek, czek, bo tutaj, kurde, to niebieskie, tu sobie weźmy, bo to żółte mnie trochę rozprasza. O, tak, coraz lepiej. O, właśnie z takim niebieskim. O, tu, ale ładnie. Dobra, klasyk Rzeszowski, lewo. Dobra, szybciutko, ostatnie foto na low battery. Takie, o. Autobus. Chytrz. No i chyba to tyle, trzeba się będzie żegnać, bo bateria pada. To na razie. Kolejne wideo z cyklu POV już za nami.
Tym razem byliśmy z Dominikiem i z Marcinem. Bardzo fajnie, miło spędzony czas. Linki do ich profili na Instagramie znajdziecie w opisie. Z mojej strony, co mogę dodać? Starałem się, żeby to wideo było troszkę bardziej skondensowane niż to ostatnie. To ostatnie było chyba troszeczkę za długie, natomiast tutaj jest bardziej samo takie mięso, więcej takiego szocenia, więcej zdjęć. No, mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. W ogóle dajcie mi znać w komentarzach, czy w tą stronę, czy w dobrą idziemy, czy coś zmieniać, także będę bardzo, bardzo wdzięczny. Tak sobie pomyślałem, że skoro bawimy się w zdjęcia, prawda, i czerpiemy z tego przyjemność, więc dlaczego też się tym nie podzielić? I wpadłem na taki pomysł, że skoro i tak te zdjęcia edytuję, to może na koniec odcinka za każdym razem z danej sesji dawałbym Wam preset z tej sesji. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście coś takiego. Oczywiście preset byłby dostępny za darmo. Dajcie znać, bo to jest coś z mojej strony, co mogę zrobić dla Was, ale to tak naprawdę tylko od Was zależy. Także jeżeli będziecie chcieli, napiszcie koniecznie, to na pewno tak zrobimy. Dobra, bo znowu się rozgaduję, a nie o to tutaj chodzi. Wideo miało być krótsze i bardziej skondensowane, także niech takie będzie. Jeżeli coś takiego Wam się podobało, to rozważcie może jakąś łapkę w górę, subik, a w komentarzu koniecznie napiszcie, czy chcecie te presety na następny tydzień. Z mojej strony dzięki, że jesteście i zapraszam Was na wideo, które będzie już w następnym tygodniu. Będzie troszeczkę inne niż do tej pory. Mam nadzieję, że też się Wam spodoba, ale nic nie zdradzę. Jak zostaniecie, to zobaczycie. Z mojej strony dzięki, że jesteście. Do zobaczyska. Cześć!